a pewnie jakoś wchodzimy w jego wspomnienia, czy coś w tym stylu. To powinno być ostatnie dostępne wspomnienie. Odblokuj mowę dla wszystkich z wyjątkiem Johnny'ego. Dobra, znajdźmy go. Jesteśmy na... Aha, na etapie... Jak Johnny jest starszy. Znaczy stary, no taki jak teraz. Rozumiem. Czyli ten ostatni etap. Może z tym... Aha, nie ma tego. Prawdopodobnie go w tej latarni spotkamy. Chyba, że tutaj gdzieś... Albo tutaj jest ławka jakaś. Może najpierw tu... tym się wracać. O! Coś jest. Jest Johnny. Johnny. Oj, ktoś jeszcze jest. Właśnie nie wiedziałem, czy to jest... Co za miła niespodzianka. Nieczęsto mamy tutaj gości. Nazywam się dr Eva Roslin, a to jest dr Von Matteron. Dr Lorenzo Von Matteron. Dr Nailfatz. Słyszałeś o Sigmund Agency of Life Generation? O, jesteście z agencji? Wspaniale. Właśnie myślałem o tym, żeby was wezwać. Lili, zrób nam herbatę, proszę. No, czyli to jest ta opiekunka jego. Lili? Istotnie, wzywałeś nas. Przybyliśmy z przyszłości, aby zrealizować naszą umowę. Ostrożnie, jeśli zesliniesz się z klifu, będziemy musieli odtworzyć to wspomnienie. Neil, pokaż mu trochę szacunku. Ach, to tylko program. Wiem, ale to ostatnie dostępne wspomnienie Johnny'ego i potrzebujemy jego współpracy. W najgorszym wypadku je zrestartujemy. Nie możemy tracić na to czasu. Wy... Przybyliście tutaj, aby zabrać mnie na księżyc, prawda? Tak, John. Wydaje mi się, że miałem wspaniałe życie. Niewystarczająco, tak myślę. Czyli możecie to zrobić? Możecie zabrać mnie na księżyc? Bezpośrednio nie możemy, ale sprawimy, że ty sam będziesz w stanie to zrobić. Dlaczego chcesz się tam wybrać? Nie wiem. W porządku, możesz nam powiedzieć. To konieczne, abyśmy mogli ci pomóc. Pragniesz sławy? Pieniędzy? Musisz mieć jakąś motywację. Przykro mi, ale naprawdę nie wiem. Po prostu chcę to zrobić. Już na oko widać, że będą z nim same problemy. Nieważne, Johnny. Przedstawię ci plan działania. Powinniśmy się udać do twojego dzieciństwa, ale to zbyt daleko, żeby uczynić to jednym skokiem w pamięci. Będziemy więc musieli przemierzyć przez twoje wspomnienia, cofając się małymi kroczkami. Na co oczywiście wyraziłeś zgodę w przyszłości. Określimy cele twoich wspomnień z dzieciństwa, dzięki którym będziemy mieli do nich dostęp, a następnie wrócimy tutaj. Będziemy musieli wywrzeć na ciebie wpływ w dzieciństwie, abyś zechciał zostać astronautą. Lub dostał się na ogromną katapultę. Sęk w tym, że musisz nam powiedzieć o sobie więcej niż tylko zwykłe, nie wiem. Tak długo jak będziecie w stanie zabrać mnie na księżyc, będę z wami współpracował w każdy możliwy sposób. Świetnie. Aby wykonać skok w pamięci, potrzebujemy czegoś, co ma dla ciebie dużą wartość. Masz jakieś wspomnienie, od którego moglibyśmy zacząć? Do dzieła. Jesteś gotowy? Panie przodem, a co jest z tym królikiem? Najpierw musimy przygotować to wspomnienie. Thank you.
ją wspomnę. Czekajcie, a co z moją prywatnością? Jeżeli tylko będzie, to będzie możliwe, postaramy się jej nie naruszać. Jednak w większości przypadków nie da się tego całkowicie uniknąć. No kurczę. Jezu, ile tych królików. Wyłącz widzialność i interakcję. Nie możemy się rzucać w oczy. Dobra, dobra. Zadowolona? Rany. Zapomniałem go zapytać o te króliki. One mnie przerażają. Najpierw powinniśmy sprawdzić, czy John jest zdrowy psychicznie. Co jest? Usłyszał mnie? To niemożliwe. To prawdopodobnie tylko część jego pamięci. Ja tam pozostaję przy swoim. Tak czy siak, przestań gadać i znajdź jakieś wspomnienie, dzięki któremu będziemy mogli wykonać skok. Czyż nie jest wyjątkowy? Czyż nie jesteś wyjątkowy? Masz dwa kolory, kiedy twoje całe rodzeństwo wygląda, jakby utonęło w wybielaczu. O co tu chodzi? Myślisz, że jest taki straszny? Ta, prawda jest taka, że jesteś. Zostaw go, jeżeli będziemy musieli wyjaśniać mu całą naszą obecność w jego każdym wspomnieniu, to chyba zwariuje. Nie kuś. Co to jest? Ma chyba z milion lat. Zgaduję, że wkrótce się dowiemy. Nienawidzę tego. A co to jest do nienawidzenia? To marnowane oliwki. No właśnie. O, zegar. Jeszcze wiem, co to dziobak na pewno. Parasolka. Dostać tego dziobaka. Co jeszcze jest? Nowe szaty cesarza. Hulken! Cokolwiek to znaczy. Co to było? Co? Chyba już mam dość. Muszę zrobić sobie przerwę.
Przygotujemy następne wspomnienie. Czy teraz się przeniesiemy tu? Okej, no, przeniesiemy się. Czyli to tak powolutku się przenosimy. Jeśli chodzi o deszcz, to wolę być suchy niż przemoczony do suchej nitki. Mi to nie przeszkadza. Wygląda na to, że pamięć przeskakuje przez bardzo krótkie okresy czasu. Musimy znaleźć ważniejsze wspomnienie, albo inaczej zajmie nam to całe wieki. Korzystaj z uroków krajobrazu. Szczerze mówiąc, to zwierzę nie powinno istnieć. Świat nie jest wystarczająco duży dla waszej dwójki. Już mamy trzy części. To koniec, Oliver. Tak jak ty, obserwuję ją każdego dnia. Już nigdy nie będzie samotna. Nie mogę zrozumieć dlaczego, ale nadal wypełniam twoje życzenie. Jestem pewny, że Ania będzie ci wdzięczna. Lecz co się stanie, kiedy odejdę? Kto będzie jej strzegł? Kim jesteś? Mam na imię Ewa. Przechodziłam w pobliżu. Czy ona była twoją żoną? Tak. Nazywała się Liver. To nadzwyczajne imię. To wszystko nie musiało się stać. Ona nie musiała tego robić. Ale nie zrozumiesz tego. Nawet ja tego nie rozumiem. Tylko kto to jest ta Ania? To jest coś, co dbał i Johnny, i jego żona. No chyba raczej ktoś. Może i dziecko, nie wiem. Tak mi się wydaje, tylko najprawdopodobniej. W samą porę myślałem, że spadłaś z klifu. Co robiłaś? Podziwiałam krajobraz. Masz jakieś dobre wieści? Bardzo dobre, ogromnie dobre, wręcz dinozaurowe. To miejsce wygląda na opuszczone. To latarnia. Czego się spodziewałaś? W każdym bądź razie złapię cię po drugiej stronie. Baw się dobrze podczas łamania własnych barier. Następne wspomnienie.